Ja od razu powiem, że ja nie wierzę, że są jakieś w ogóle zamieszkałe światy oprócz naszego. Najbardziej odpowiada mi sytuacja, w której my, ludzie, jesteśmy jedyną cywilizacją w galaktyce i być może jedyną cywilizacją w całym wszechświecie. Taki mam pogląd osobisty, ale się z nim nie zgadzam. Pan profesor to tak prowokacyjnie chce zakończyć dyskusję, no bo jeżeli nie ma kosmitów, to nie ma o czym mówić, ale właśnie jeżeli jest nieskończenie wiele wszechświatów, ja to tak rozumiem, to ci kosmici na pewno w którymś są, no bo taka jest natura nieskończoności. Czy ja źle rozumiem, panie profesorze? Jak nieskończoność, to nieskończoność. To zawiera wszystko i także... Tak, w pewnym sensie tak, ale niekoniecznie. A na przykład, czy jeśli są kosmici, to też są smoki, takie jak w średniowiecznych legendach, albo takie jak chińskie smoki. Dinozaury były. Tak, albo kurdle i ośmiały. No może niekoniecznie, ale ja bym chciał powiedzieć na samym początku coś takiego. W mojej głowie odpowiadam sobie na to pytanie, czy jest nieskończenie wiele światów na dwa sposoby, albo z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że jestem astrofizykiem, fizykiem i zastanawiam się nad tym zawodowo, to znaczy staram się zrozumieć, czy z tego, co wiem i z tego, co wiedzą moi koledzy o naszej galaktyce, o naszym układzie planetarnym, można wnioskować coś na temat, czy jest prawdopodobne, czy nie, że są inne cywilizacje gdzieś. To jest ten pierwszy sposób i powód. A drugi jest taki, i będziemy o tym mówili najwięcej i najdłużej w ciągu tej rozmowy. A drugi powód jest taki, że prócz tego, że jestem fizykiem, jestem też rzymskim katolikiem i myślę, że moja wiara też mówi mi coś na temat, czy istnieje, czy może istnieć nieskończenie wiele zamieszkałych światów przez istoty takie jak my, to znaczy istoty, które są jednością śmiertelnego ciała i nieśmiertelnej duszy. I na to pytanie jako katolik, a właściwie nie jako katolik, tylko tak mi się wydaje, że jako katolik odpowiadam na to pytanie, odpowiedź jest nie. To by było dla mnie bardzo dyskomfortowe, gdyby się okazało, że tak jest i nie wiedziałbym, co z tym zrobić. Ale jeszcze, panie redaktorze, powiem, że wcale nie wykluczam możliwości takiej, mianowicie, że są jakieś w naszej galaktyce inne cywilizacje i nawet ze swoimi francuskimi kolegami serio zastanawiam się, jak takie cywilizacje można by było wykryć jakimiś bardziej skutecznymi metodami, niż próbowaliśmy to zrobić do tej pory, bo wszystkie, które próbowaliśmy, nie dały żadnych rezultatów. Ale to może dojdziemy do tego jeszcze, bo pan profesor wspomniał o smokach. No, czy smok jest nielogicznym bytem? To chyba o to by chodziło w tym pytaniu, prawda? Bo kosmita nie jest nielogicznym bytem. No, kosmita może być taką istotą jak my, albo o większej inteligencji od nas. No, nie, na to liczymy. Ja wolałbym nie wchodzić w takie zawiłości, dlatego że... Logicznie nie da się wykluczyć istnienia kosmitów czy innych cywilizacji. Logicznie też się nie da wykluczyć smoków. Można sobie wyobrazić w ogóle cywilizację inteligentnych smoków. To bym nawet chyba widziałem takie na filmie. Tak, są takie filmy i też, żeby zacząć lekko, co nie znaczy, że temat nie jest intrygujący, chciałem
od strony popkultury spojrzeć, bo temat kosmitów, temat obcego, innego, spotkania z nim, on jest bardzo mocno obecny w popkulturze. Co jakiś czas, co kilka lat pojawiają się nowe filmy. Najwybitniejsi reżyserzy mają na koncie takie filmy właśnie. No, wspomnę tylko o Spielbergu, Bliskie spotkania trzeciego stopnia w 1977 roku, E.T. w 1982, Wojna światów, ale i Zemeckis przecież, i Kubrick, i inni. Tworzyli takie filmy. Jest wielkie zapotrzebowanie. Jak pan profesor sądzi, skąd taka potrzeba w nas do drążenia tematu? Te filmy są niektóre świetne. Ja tego nie wiem, ale nie wiem tego też, czy ta potrzeba, żeby dorośli ludzie zajmowali się taką sztuką, nie jest podobna do potrzeby dzieci, żeby słuchać bajek. Może są bajki dla dorosłych, tak Lem nazwał cykl swoich świetnych opowiadań bajki robotów. Może to są takie bajki, które niezależnie od wieku zawsze są w naszej kulturze, nie tylko popkulturze, ale w głębokiej kulturze również obecne. Ale ja, panie redaktorze, proponuję, żeby zacząć od rzeczy wiążących się ściśle z astrofizyką. Znowu. Powiem państwu bardzo krótko, na czym polega moja, nie to, że może niewiara, ale mój dystans do pomysłu, że jest bardzo wiele inteligentnych cywilizacji w naszej galaktyce. Nie zgadzam się z Jordanem Bruno, który widział wielość światów tak, że tych obcych jest wszędzie pełno. Albo tak jak widzieli to w XIX wieku, czy od XVII wieku ludzie, że na każdej planecie, na Księżycu Kepler widział mieszkańców Księżyca, na Marsie, Marsjanie na nas u Wellsa najechali i tak dalej, i tak dalej. Otóż powiem, dlaczego ja jestem przekonany, i to nie jest przekonanie, które jest ekscentryczne. Wielu moich kolegów fizyków tak myśli. Dlaczego jeśli są jacyś obcy w naszej galaktyce, to takich obcych, takich cywilizacji jest bardzo niewiele. Pierwszy chyba poważnie zwrócił na to uwagę Enrico Fermi, który zauważył, że podróże międzygwiezdne w naszej galaktyce nie wymagają wielkiego czasu. Ten czas jest o wiele krótszy, rzędy wielkości krótszy niż czas życia gwiazd. Wobec tego, jeśli jakaś cywilizacja rozwinęła umiejętność podróży międzygwiezdnych, to cała galaktyka powinna być skolonizowana. Co z całą pewnością nie jest prawdą. Czy to jest proste, tak naprawdę? Enrico Fermi nie mówił o tym, jak światła. Niekoniecznie. Enrico Fermi nie mówił o tym, jak to zrobić, tylko mówił o tym, że gwiazdy żyją miliardy lat, a do tego, żeby polecieć na najbliższą gwiazdę, potrzeba kilku lat, czy do innych gwiazd kilka tysięcy lat. Z porównania tych dwóch liczb wynika. Dla sygnału światła, prawda? No, to prawda. No, możemy powiedzieć trochę dłużej, ale to nie jest problem fundamentalny. Galaktykę dałoby się skolonizować. To jest wszelako tylko myśl pewna, ale są bardziej poważne argumenty. Otóż nikt nie wie, jak powstało życie na Ziemi. Tego nie wiemy. I dlatego to jest pierwszy poważny problem. Ale ja
tego problemu nie dotykam. Nie mówię, nie wiemy jak powstało, wobec tego musi być rzadkie. Nie wiemy po prostu. Wiemy natomiast, albo wydaje nam się, że wiemy, że jest mnóstwo planet. Każda gwiazda praktycznie ma układ planetarny. W wielu układach planetarnych planety są w takiej odległości od swojej macierzystej gwiazdy, że życie w zasadzie jest możliwe. Wobec tego ci, którzy mówią, że życie powinno być powszechne, to właśnie wymieniają jako najważniejszy argument. Jest mnóstwo gwiazd, miliardy gwiazd, wszystkie mają planety praktycznie i jest wiele układów planetarnych, które mogłyby podtrzymywać życie. Ale to nie jest takie proste. Są inne ważne powody, o których wiemy, takie, że życie, nawet gdyby powstało, niekoniecznie mogłoby się rozwijać od prymitywnych, początkowych organizmów do postaci takiej jak my, to znaczy do gatunku Homo sapiens. Na Ziemi życie powstawało przez 4,5 miliarda lat. Otóż nie po kolei i nie od najważniejszego argumentu zacznę, ale powiem o jednym. Mianowicie jesteśmy w stanie robić bardzo porządne, na serio, uwzględniające wszystko, co wiemy o hydrodynamice, symulacje globalnego klimatu. Otóż okazuje się, że na planetach, w komputerach istniejących, modelach planet podobnych do Ziemi, atmosfery nie przeżywają 4,5 miliarda lat, ale najwyżej około miliarda lat. A potem następuje zawsze katastrofa. Albo globalne zlodowacenie, albo globalne ocieplenie. Czyli gwiazdy, przepraszam, planety tracą swoje atmosfery i tracą zdolność podtrzymywania życia. Nikt nie wie, dlaczego Ziemia jest wyjątkowa, dlaczego klimat Ziemi jest stabilny przez 4,5 miliarda lat. Również inne rzeczy, takie jak stabilność emisji Słońca, to, żeby nie było w pobliżu innych gwiazd i nie zaburzały orbit planetarnych, że orbity planetarne muszą być bardzo dokładnie kołowe, że muszą być pory roku na Ziemi, a istnienie pół roku związane jest bardzo ściśle z tym, że mamy duży księżyc, to jest zupełnie wyjątkowe w Układzie Słonecznym i tak dalej, i tak dalej. Jeśli się weźmie pod uwagę wszystkie te fakty, to okazuje się, że ta często podkreślana, oczywista powszechność życia, której się spodziewamy, jest złudzeniem. Wcale tak nie jest, jest dokładnie na odwrót. Życie na Ziemi jest czymś cudownym, co nie powinno się w ogóle wydarzyć. Nie wiemy, dlaczego się tak stało. Ale to nie jest podejście naukowe, panie profesorze. Przepraszam za bezczelność, ale jest coś takiego jak zasada kosmologiczna, czy nazywana też zasadą Kopernika, że jednak jest, wszechświat jest jednorodny i takie powoływanie się na cudowność jakiegoś malutkiego fragmenciku. No ja się nie powołałem na cudowność, ja powiedziałem, że są wyjątkowość. Rzeczy... Nie, ja wcale tak nie twierdzę. Życie jest powszechne na naszej planecie i to też daje do myślenia. No. Ono jest tak bujne, tak się rozwija, tak pokonuje wszystkie bariery. Chciałem od razu powiedzieć o tej zasadzie Kopernika. Zasada Kopernika nie jest częścią nauki. Zasada Kopernika jest pewnym postulatem filozoficznym, który jest albo słuszny, albo nie. I już kilka razy widzieliśmy, że nie jest słuszny. Przynajmniej w takim sensie. Mianowicie, nie odpowiem od razu o życiu, tylko powiem o zasadzie Kopernika i jak ja ją i wielu moich kolegów rozumiem. Otóż
zasada Kopernika, w takim sensie, jak to pan powiedział, twierdzi, czy postuluje raczej, że nasza pozycja we wszechświecie nie jest wyjątkowa. Co jest oczywistą nieprawdą. Nasza pozycja we wszechświecie jest niesłychanie wyjątkowa, a mianowicie z tego powodu, że istniejemy około 14 miliardów lat po Wielkim Wybuchu. Gdybyśmy patrzyli na swoją pozycję 3 miliardy lat po Wielkim Wybuchu, 4 miliardy lat po Wielkim Wybuchu, 5 lat w jakimś typowym, jednym słowem, kopernikańskim momencie, no to żadnego życia by nie było. Do życia, przypominam, na Ziemi potrzebne było 4,5 miliarda lat. Z całą pewnością 3 miliardy lat po Wielkim Wybuchu nie było żadnego życia. Otóż, no bo nie mogło być, bo tu jest jednak proces ewolucyjny. Ja wiem o tym, tylko powoływanie się na zasadę Kopernika i twierdzenie, że nie jesteśmy nietypowi, czyli postulowanie pewnej doktryny filozoficznej czy metodologicznej, musi się zderzyć z twardymi faktami naukowymi, to znaczy naszymi obserwacjami. I tą najważniejszą jest fakt, że wszechświat nie był zawsze taki sam, tylko powstał 14 miliardów lat temu, co wyróżnia moment naszego istnienia w sposób niesłychany. To już jest wyjątkowe, że jesteśmy akurat 14 miliardów lat po Wielkim Wybuchu. Ale przypomnę jeszcze, że fakt, co prawda polegający na symulacjach, ale to będziemy wiedzieć wkrótce z obserwacji, że klimat na Ziemi jest wyjątkowo stabilny. To nie jest postulat filozoficzny, tylko to jest część nauki, część twardej nauki, takiej, która obserwuje i porównuje obserwacje z teorią. W naszym układzie planetarnym nie ma drugiej takiej planety albo księżyca, która miałaby stabilną atmosferę. Nie ma żadnych Marsjan, na pewno to wiemy, choćby właśnie z tego powodu, że atmosfera Marsa, bardzo rzadka, na to nie zezwala. Nie ma żadnych pań na Wenus, chociaż niektóre twierdzą, że stamtąd pochodzą. Dlatego, że atmosfera planety Wenus jest zupełnie nieodpowiednia do życia z powodów przeciwnych niż atmosfera Marsa. Jest za gęsta na to, żeby życie mogło powstać. Jednym słowem, ta wyjątkowość Ziemi, którą trochę widzimy w naszym Układzie Słonecznym, przenosi się na inne układy, na razie jeszcze nie obserwacyjnie, ale teoretycznie. Z tym, że te teorie są bardzo, no takie bardzo sprawdzone. Nie mamy innych, to są jedyne teorie, które mamy. Panie profesorze, jest w naszej galaktyce, zdaje się, 400 miliardów gwiazd. No to jest liczba olbrzymia i no jest coś też takiego, przynajmniej w Wikipedii, jak ale równanie Drake'a. Tak, ja zaraz to równanie pokażę. Ale może pan powiedzieć tak. W Nowym Jorku mieszka 12 milionów ludzi. To jest zupełnie niemożliwe, żeby, i tutaj można powiedzieć cokolwiek się chce, to nie jest dobry argument, dlatego że to, co ja mówię, to nie jest taka refleksja, jest tych planet tyle, to na pewno musi być życie, tylko ta refleksja bierze się, moje przekonanie bierze się stąd, że patrzę na to, co zrobili moi koledzy, którzy interesowali się głęboko, używając
wszystkiego, co jest w nauce dzisiaj dostępne. Żeby odpowiedzieć na pytanie, czy życie takie jak nasze jest możliwe. I ja mówię o tym, mówię o tym przekonaniu opartym na faktach zaobserwowanych oraz na najlepszych teoriach, jakie mamy. Być może te teorie nie są dobre i być może nie rozumiemy stabilności, globalnej stabilności klimatycznej. To nie jest dobry argument. Ale to nie jest jedyny argument. Na przykład niedoceniany na ogół argument dotyczący naszego Księżyca. Księżyc jest bardzo ważny. Bez Księżyca nie byłoby życia na Ziemi. A dlaczego? No, z wielu powodów, ale jak ja mówię z wielu powodów, to podam przynajmniej dwa. A nie byłoby życia dlatego, że oś Ziemi jest nachylona do ekliptyki pod kątem, jak to uczymy dzieci w szkołach, 66 stopni. I to powoduje pory roku. Takie właśnie pory roku, jakie mamy na Ziemi. W naszej strefie. Pory roku na Ziemi. Pory roku na Ziemi to, że mamy strefy klimatyczne, że mamy bieguny i tamte białe niedźwiedzie jeszcze biedne biegają i że mamy Afrykę. Prócz tego Ziemia obraca się wokół osi. W tempie jeden obrót w ciągu doby. To jest akurat tak, jak trzeba. Nie za wolno i nie za szybko. Gdyby było wolno, to różnica temperatur pomiędzy oświetloną częścią Ziemi, nieoświetloną, byłaby zbyt duża i by szkodziła życiu. Otóż zarówno nachylenie osi do ekliptyki, jak i obrót Ziemi, taki właśnie, jaki jest, spowodowany jest Księżycem. Bez Księżyca by tego nie było. Bez Księżyca nachylenie osi do ekliptyki byłoby nie tak stabilne, jak jest naprawdę. Oś, bo widzimy to na przykład z osią Marsa. Zmieniałaby się za często. Nie byłoby stabilnych pół roku, nie byłoby życia. Również ten dokładnie taki, jaki jest, obrót Ziemi wokół osi, zawdzięczamy Księżycowi. Wtedy, kiedy uderzyła planetoida w Ziemię, oderwał się Księżyc, nadało to ruch wirowy i obecność Księżyca również stabilizuje ten ruch. Czyli duży Księżyc jest potrzebny do tego, żeby był potrzebny do tego i jest dalej potrzebny do tego, żeby życie na Ziemi zaistniało. I nie widzimy w Układzie Planetarnym innych takich sytuacji. Przypominam, że to, że mamy Księżyc, zawdzięczamy katastrofie kosmicznej, to znaczy zderzeniu Ziemi z planetoidą, która musiała oczywiście, ta katastrofa, zajść w dokładnie określonym reżimie parametrów. Gdyby byłaby inna, to by powstał inny Księżyc, mniejszy, albo coś by się stało złego z Ziemią i tak dalej. Czyli to jest jedno z tych zdarzeń o tak małym prawdopodobieństwie, że ja je nazywam cudowne, ale nie cudowność jest wyjaśnieniem, tylko cudowność, to, że mówię na to cudowne, jest refleksją na temat małego prawdopodobieństwa. Takie rzeczy się nie zdarzają. Wiemy o tym, że się nie zdarzają, bo inne planety nie mają dużych satelitów. Panie profesorze, no to skąd się bierze według pesymistycznych szacunków Drake'a 250 tysięcy cywilizacji istnieje w naszej galaktyce. Zaraz to pokażę. Teraz proszę pokazać to, co jest na moim ekranie. A, na duże. Teraz ja muszę dołożyć na okulary i dotrzeć do tego Drake'a. W ogóle wpierw pokażę Państwu, to jest praca przygotowywana do druku.
w której z Erykiem Gurgulionem, z astronomem z Paryża i Odele Straub, która jest asystentką Gurguliona w Paryżu, i Michałem Beigerem, który teraz w tym Paryżu pracuje od wielu lat, to jest ten francuski zespół, i ja, wymyśliliśmy, jak istniejąca cywilizacja w galaktyce, o wiele bardziej zaawansowana technologicznie niż nasza, mogłaby sygnalizować całej galaktyce swoją obecność. I zaczęliśmy ten, to jest draft, projekt artykułu, który przygotowujemy do, wywołujemy do druku. Zaczynamy od równania Drake'a, dlatego że, się, no, że to jest pewien argument. I jak Państwo być może możecie przeczytać na ekranie, to jest oszacowanie prawdopodobieństwa oraz długości życia cywilizacji, złożone z tego, jak często powstają gwiazdy, ile gwiazd ma układ planetarny i tak dalej, i tak dalej. Otóż napisaliśmy tu, z czym wszyscy się zgadzają, że wynik tego rachunku jest tak niepewny, że zawiera się w granicach od zera do kilkudziesięciu tysięcy. Tyle równanie, słynne równanie Drake'a mówi. To znaczy mówi, że nie mamy pojęcia zupełnie o tym, jakie jest to prawdopodobieństwo. I tyle o tym, ale mam przyjaciela, który jest fizykiem, pracuje na Uniwersytecie Karola w Pradze. On obliczył, używając całej dostępnej literatury, że z równania Drake'a wynika, że w galaktyce powinno być 273 cywilizacje. Nie od zera do kilkunastu tysięcy, tylko dokładnie 273. Znalazłem jeszcze wynik podany w prawdopodobieństwo, że nie ma takiej cywilizacji. Ono jest bliskie jeden, czyli to są najnowsze jakieś oszacowania na Oksfordzie dokonane. Nie wiem, na czym one polegają, ale to cały czas jakby jest coraz smutniejsze dla mnie z mojego punktu widzenia, bo ja bym bardzo chciał, żeby chociaż byli kosmici. Już nie żebyśmy ich spotkali kiedyś, bo to jest może rzeczywiście nierealne, ale i też będę chciał trochę pokazać, dlaczego oni są dla nas ważni. Mam nadzieję, że tu się będziemy spierać. Otóż gdybyśmy kiedyś zaobserwowali kosmitów, no takie badania były prowadzone, był program, czy jest nadal prowadzony SETI. Ja mówię o czym innym, panie redaktorze. Nie o tym, żeby stwierdzić ślad ich obecności, tylko żeby ich przez lunetę zobaczyć. O tym mówię. Gdybyśmy przez lunetę zobaczyli cywilizację kosmiczną, to byśmy oczywiście widzieli ich, a nie w tej chwili, tylko w dalekiej przeszłości. Gdybyśmy chcieli do nich wysłać jakąkolwiek wiadomość, to ta wiadomość, zanim by do nich dotarła i potem odpowiedź powróciłaby na Ziemię, to mogłyby minąć setki tysięcy lat. Czyli o żadnej komunikacji z kosmitami nie ma w ogóle mowy. To wiadomo na pewno, to żadna zasada Kopernika w tym nic nie polepszy. Nawet gdybyśmy odkryli kosmitów w ich domowych pieleszach, to nie przyszłoby nam z tego nic więcej niż niewątpliwie bardzo filozoficznie i naukowo ważny fakt ich odkrycia. To by było tylko tyle. Natomiast gdyby nastąpił bezpośredni kontakt, taki jak to opisuje w powieści świetnej, i filmy, to nie wiadomo, czy byśmy na tym dobrze wyszli. I na ogół, jak pan redaktor i wszyscy państwo to dobrze wiecie, nic dobrego w żadnych z powieści o
odwiedzających nas kosmitach nie wychodzi, ani w filmach, ani w powieściach. Ja nie jestem zupełnie pewien, czy to są właściwe prognozy, bo oczywiście nikt nie wie, co kosmici mają w głowie albo w pięcie, jeśli myślą piętą. A my wiemy, co my mamy w głowie. I tacy bardzo agresywni kosmici, którzy strzelają do wszystkiego, co się rusza, to jest projekcja nas w nas samych, a nie jakaś wiedza, super wiedza o kosmitach. Czyli nie wiem, co by było, gdyby nas kosmici odwiedzili. A... No, filmy podchodzą, takie dwa modele pokazują. Albo ta cywilizacja jest zwykle jest doskonalsza, bardziej rozwinięta, i albo może rozwiązać nam wszystkie nasze problemy. I to jest takie, jak to nazwał dyrektor Watykańskiego Obserwatorium Astronomicznego, jezuita, Guy Consolmagno, nazwał taką potrzebą zbawcy. To jest coś takiego, potrzeba zbawcy, żeby ktoś nam porozwiązywał nasze problemy. I taki jest niedawny film, Nowy Początek właśnie. Oni nowy początek nam przynoszą. My jesteśmy zmęczeni sobą, naszą cywilizacją, ona jest jakoś schyłkowa i ktoś przynosi z zewnątrz. A ten drugi model, taki brutalny, że taki lękowy, to mi się kojarzy, że dalej to jest takie trochę szukanie no, trochę Boga, bo tu jest i tremendum, i fascinozum. I nas kosmici fascynują i się ich boimy. I tak na zmianę mamy to w popkulturze przynajmniej. To nie jest takie głupie, bo religijne jakby efekty istnienia kosmitów są bardzo poważne. No, pan profesor wspomniał, ja spróbuję później może nieco też troszkę o tym powiedzieć. Ale panie profesorze, no jest porządny program SETI. No miliony dolarów na to idą. No to tak bez celu? Ja kiedyś chyba napisałem w jakimś artykule, że uważam, że za takie programy za stratę czasu i pieniędzy. Program SETI jest dla mnie i dla przynajmniej kilku moich kolegów takim koronnym przykładem na to, że to nic z tego nie wyszło, to nic nie dało. Żadnych sygnałów radiowych od żadnych kosmitów, żeśmy nigdy nie wykryli, mimo dosyć solidnych poszukiwań. Na ten może sygnał to... WOW 77 roku. Ktoś z Państwa wie, co to było? Ja wiem, co to było, ale pytam, czy ktoś naprawdę wie, co to było? To było nic, kompletnie. To była wydmuchana wiadomość. A większość z nas sądzi, że ten sygnał wow, a to był jakiś zakodowany sygnał. Podczas gdy to, co to naprawdę było, co tak zdumiało odkrywców tego sygnału, odkrywcę tego, nie pamiętam, jak się nazywa, sygnału, to było tylko to, że to był sygnał radiowy o długości fali 21 cm, czyli linii wodorowej, że był krótki, a trwał, o ile 72 pamiętam, sekundy. 72 sekundy. Chyba z tego powodu, że antena była akurat tak włączona w taki czas. Że był bardzo że był wąskopasmowy i że szybko narastał i szybko jego natężenie opadało. Nie było tam żadnych cyfr, żadnego kodu, nic. To był po prostu sygnał radiowy. Krótki, wąskopasmowy sygnał radiowy. Dla mnie jest do dzisiaj zagadką, dlaczego z tego zrobiono taką sensację. No bo może takich sygnałów nie ma za wiele.
No, bo byśmy słyszeli. No, nie ma za wiele, ale sposób odkrycia tego sygnału za pomocą dwóch anten i tak dalej. Ja bym optował za wyjaśnieniem błędy aparatury. Nie, dlatego ich nie było. Nie mogę się spierać. Ale... Ja mówię, nie wiem tego, ale w każdym razie, jeżeli takie mają być sygnały od kosmitów, to naprawdę nie rozwiążą one żadnych z naszych potrzeb. Nie tylko potrzeb Boga, jak pan redaktor to wspomniał, ale innych. No, namiastki, powiedzmy. Namiastki Boga, ale nawet problemów praktycznych takich. Co robić w sytuacji, kiedy nie ma wolnego handlu ziemią rolniczą? To jest prawdziwy problem. Żaden kosmita go nie rozwiąże. A na pewno nie za pomocą sygnałów trwających 72 sekundy w linii wodorowej 21. Wow, to jest po prostu bzdura. Ta nie potrafię odpowiedzieć na pytanie. I to jest dla mnie pytanie najbardziej interesujące. Dlaczego do dzisiaj... Od roku 77 ciągle o tym się mówi. No, powstał na przykład film też na podstawie tej informacji Zemeckisa właśnie, dość dobry. Panie profesorze, co to jest też, bo sobie wynotowałem, sfera Dysona i zdaje się, że pan profesor na nią się powołuje, no tak jak... My chcemy użyć w tej pracy, której pokazałem Państwu stronę tytułową, używamy sfery Dysona. A Dyson, starszy pan, Anglik, który od lat mieszka w Stanach i jest emerytowanym profesorem w Instytucie Studiów Zaawansowanych w Princeton, wymyślił kiedyś, i to była sensacja, a potem mówił, że bardzo żałował, że to wymyślił. Mianowicie coś takiego, co nazwane zostało sferą Dysona, że zaawansowane cywilizacje chciałyby wykorzystywać całą energię pochodzącą ze swej macierzystej gwiazdy. I robiłyby to tak, że otaczałyby tę gwiazdę sferą sztuczną, zbudowaną taką sferyczną powłoką, daleko od gwiazdy, która by łapała całą energię i przerabiałaby to na elektryczność na przykład. Otóż Dyson zauważył, że taka sfera by się, nawet gdyby była idealnie przez taką supercywilizację izolowana, nagrzewałaby się z drugiej strony i świeciła w podczerwieni. I to byłaby taka wielka, sferyczna powierzchnia świecąca w podczerwieni. Był ogromny program, żeby wykryć takie sfery, nie strefy, tylko sfery, sfery Dysona. Nic z tego nie wyszło. Nie znaleźliśmy żadnej, mimo naprawdę solidnych poszukiwań, sfery Dysona. A powiem Państwu teraz, po co Erykowi Gurgulionowi, Odeli Straub, Michałowi Beigerowi i mnie sfery Dysona. Otóż my mówimy tak, w uproszczeniu. Wszystkie programy kosmiczne, SETI, szukanie Dysona, szukanie optycznych sygnałów i tak dalej, które były nakierowane na poszukiwanie obcych cywilizacji, nie przyniosły żadnych rezultatów. Dlaczego? Odpowiadamy tak. Z różnych powodów, ale nie z wielu powodów, z kilku powodów. Nie pamiętam ilu, ale zaraz je wyliczę, także je policzymy. Po pierwsze dlatego, że te sygnały powinny być nie w falach radiowych czy optycznych, tylko w falach grawitacyjnych. Po drugie, że nie powinny być chaotycznie rozłożone na niebie, tylko powinny być w ściśle określonym na niebie miejscu, ściśle określonym dla każdej innej potencjalnej cywilizacji. W
naszej galaktyce jest tylko jedno takie miejsce, a mianowicie środek galaktyki. Otóż twierdzimy, że jeśli jakaś rozsądna, superinteligentna, bo rozsądek z superinteligencją wcale nie musi iść w parze. Jeżeli rozsądna i superinteligentna i bardzo technicznie zaawansowana cywilizacja chciałaby nadawać sygnały o swoim istnieniu, to za miejsce tych sygnałów, ona może żyć gdziekolwiek indziej w galaktyce, ale za miejsce tych sygnałów wybrałaby środek galaktyki. No bo gdyby umiała tam dolecieć. No to jest tylko sprawa pieniędzy. I energii właśnie. Energię można kupić, to wszyscy wiemy. Umieściłaby tam mianowicie na pewnej specjalnej orbicie, bo w środku naszej galaktyki jest tkwi czarna dziura o masie 4 milionów mas Słońca i wokół każdej czarnej dziury mogą krążyć planety i inne obiekty. Po orbitach jedna z tych orbit jest szczególna. Szczególna, zupełnie szczególna, wyjątkowa. Jest bardzo blisko czarnej dziury i nazywa się, ale to jest tylko nazwa, chociaż to, co w tej nazwie tkwi, jest ważne, nazywa się orbitą marginalnie stabilną. A to znaczy tyle, że gdyby umieścić na kołowej orbicie bliżej czarnej dziury niż ta orbita kołowa marginalnie stabilna coś, to to coś by wpadło do czarnej dziury. Nie mogłoby się utrzymać. A na niej nie? Na niej też, ale mniej, marginalnie, bo to jest marginalnie stabilna. Troszeczkę wyżej, troszeczkę dalej od czarnej dziury już orbity są stabilne. Troszeczkę niżej są niestabilne, a na tej marginalnie stabilnej są marginalnie stabilne. Także pewne zaburzenia by... Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to mianowicie, że ciało krążące po kołowej orbicie albo jakiejkolwiek innej orbicie, ale w szczególności kołowej orbicie, nie tylko wokół czarnej dziury, ale wokół czegokolwiek innego, wysyła fale grawitacyjne. To wynika z teorii względności Alberta Einsteina. Natężenie tych fal w przypadku planet krążących wokół Słońca jest tak małe, że to promieniowanie grawitacyjne jest zupełnie zaniedbywalne. Nikt nigdy go nie uwzględnia w żadnych rachunkach, jest za małe. Ale masywne ciało na tej właśnie orbicie, wokół tej supermasywnej czarnej dziury, gdyby miało masę Jowisza, to wysyłałoby fale grawitacyjne, co myśmy policzyli, które miałyby dostatecznie duże natężenie na to, żebyśmy ludzie mogli je zaobserwować. Nie za pomocą anten, które mamy dzisiaj, Liza i Virgo nie zaobserwowałyby tego promieniowania grawitacyjnego, ale następna antena, którą zbudujemy, międzyplanetarna, Liza czy Liza, jest jakby idealnie nastrojona do właśnie takich fal grawitacyjnych. Po pierwsze, czułość tej anteny, która powstanie za kilka lat, jest dokładnie taka, w tym sensie, że mieści się w przedziale częstości fal grawitacyjnych, dokładnie takich, jakie będą, jakie byłyby, czy są wysyłane z takiej sygnalistki, o której mówię, krążącej wokół czarnej dziury w środku naszej galaktyki. A to dlatego, że częstość tych fal grawitacyjnych zależy od częstości orbitalnej. To łatwo wszystko policzyć, myśmy to policzyli i dlatego to wiemy.
I teraz następuje punkt najważniejszy. Mianowicie, gdybyśmy za pomocą Lizy zaobserwowali dochodzące z centrum galaktyki promieniowanie grawitacyjne o takiej właśnie częstości, jak częstość odpowiadająca krążeniu po orbicie marginalnie stabilnej i poczekali trochę, te trochę to jest trochę ponad pół roku i ten sygnał byłby ciągle sygnałem takim samym przychodzącym z tego kierunku, to wiedzielibyśmy na pewno, że to jest sygnał sztuczny. Dlatego, że nic naturalnego na orbicie marginalnie stabilnej, tej właśnie, promieniujące tyle promieniowania grawitacyjnego, co żeśmy policzyli, się nie może utrzymać. Ta sztuczność nie polega na tym, że coś jest zakodowane. Z samej swojej istoty sztuczność wynika. To znaczy z tego, że ta orbita jest marginalnie tylko stabilna. A trzeba by utrzymać to ciało jakoś. Tak, to jest bardzo dobra uwaga. Trzeba by było utrzymać to ciało jakoś i do tego, żeby utrzymać tę sygnalistkę, tak żeśmy nazwali to urządzenie, na orbicie marginalnie stabilnej wokół czarnej dziury w środku naszej galaktyki, potrzeba dostarczać ciągle energii, która by kompensowała straty energii orbitalnej wskutek promieniowania grawitacyjnego. Otóż... I tu się przydaje sfera... Zaraz powiem, w jaki mianowicie sposób. To nie jest jeszcze wszystko. Taka sygnalistka musiałaby tkwić na tej orbicie około 3 miliardów lat. Mogłaby trochę mniej, powiedzmy 2,5 miliarda lat. Gdyby była tam krócej, to wtedy prawdopodobieństwo, że jej sygnał by akurat trafił na czas życia cywilizacji jakiejś, a nie wiemy, jakie są czasy życia cywilizacji. Wiemy, że nasza cywilizacja technologiczna, to znaczy, powiem tak, anteny grawitacyjne mamy od kilku lat. Okay? No, cywilizacja no, jednak jakieś 2000 co najmniej. No więcej, właśnie. 3 prawie. Więc musi ta sygnalistka tkwić na tej orbicie 2,5 miliarda lat. Można policzyć łatwym rachunkiem, ile potrzeba energii, tej właśnie stale dostarczanej, totalnie, w sumie, nie na sekundę, tylko w sumie. I okazuje się, że to jest energia takiego rzędu, która jest produkowana przez typowego pulsara. Wobec tego i czas życia pulsarów jest przez kilka miliardów lat. To nie musi być dokładnie pulsar, wystarczy, żeby to była nawet gwiazda neutronowa bez pola magnetycznego, która w jakiś sposób spowalnia swój obrót. Mówię o energii rotacyjnej, szybko rotującej gwiazdy neutronowej. No i oczywiście łapiemy taką energię, to znaczy my nie, tylko ta cywilizacja. My im tylko podpowiadamy, co robić. A tę energię w sferze Dysona za pomocą superlaserów przesyłamy z naszego miejsca, nie z naszego miejsca pobytu, tylko z tego złapanego pulsara do orbity marginalnie stabilnej. I proszę bardzo, bez żadnego serwisu wszystko pracuje 2,5 miliarda lat. To musi być bez żadnego serwisu, dlatego że nasza cywilizacja, wiemy, na pewno nie będzie trwała 2,5 miliarda lat. Czyli to takie przedłużone, jak mi to pan profesor tłumaczył przed wykładem, piramidy kosmiczne. Tak, właśnie to nasunęła się nam... Czy ty już nas, Beato, wyganiasz?
Już będziemy podglądać. Nie wyganiam, tylko myślę, że ta dyskusja jest fantastyczna. Dobrze. I wiem, że możecie tak rozmawiać godzinami. Nie, podgonimy, bo ja mam... Ja bym chciała włączyć więcej ludzi do waszej dyskusji. Absolutnie nie przerwać. Chcę podgonić... Panie redaktorze, proszę mi pozwolić powiedzieć o piramidach, bo pan o nich wspomniał, że o nich wspomniałem. I ja teraz chcę o nich jeszcze raz wspomnieć, żeby wszyscy państwo ten argument poznali. A mianowicie z piramidami... To przeżycie sygnalistki ponad czas życia cywilizacji bardzo przypomina egipskie piramidy. Egipcjanie włożyli mnóstwo wysiłku i pieniędzy po to, żeby zbudować piramidy. Ta budowa piramid to była poważna część ich budżetu narodowego. Mogli to przeznaczyć na co innego, ale przeznaczyli na piramidy, których w konsekwencji historycznej najważniejszą rolą jest dawanie świadectwa o tym, że była kiedyś taka cywilizacja, była potężna i mądra i mogła zbudować piramidy i co pan nam zrobi. No więc ja wiem, dlaczego napisaliście to. Ta sygnalistka jest dokładnie taka. Cywilizacji już dawno nie ma, ale ciągle jest sygnalistka i ciągle świadczy o wielkości swoich twórców. Tyle jakby zachodu dla nierealnego jednak projektu. Ja wiem dlaczego. No bo pan profesor też tęskni za kosmitami. No. To może pozwolimy ja mam jedną prośbę. Mi się nie udało zadać tego pytania, więc proszę od państwa o pytanie właśnie o kłopoty religijne. Dlaczego kosmita sprawia kłopoty profesorowi religijne? Bardzo proszę o takie pytanie. Dobrze, to któż się pierwszy włączy do dyskusji? Panie redaktorze, nie zadam tego pytania, bo ja rozumiem pana profesora, że po prostu kosmici w tym momencie nie tylko religię chrześcijańską, ale wszystkie, powiedziałabym, religie stawiały pod znakiem zapytania, a jest to naturalna potrzeba ludzkości. Religia jest coś, co jest naturalną potrzebą ludzkości. Kosmici jest to sztuczny twór myśli ludzkiej, natomiast jeśli chodzi o życie, no to wiadomo, że ono istnieje zawsze. To jest po prostu z pyłu w pył, a fale elektromagnetyczne nadal istnieją, więc które możemy wytwarzać, prawda? Więc cóż za problem. A energię, no to dostajemy z zewnątrz, rzeczywiście. Tego, żeśmy nie stworzyli, nie stworzymy. To jest, mi się wydaje, dla mnie to jest taki argument, dlaczego kosmici przeszkadzają. Ja nie bardzo rozumiem, dlaczego przeszkadzają. Pan profesor tutaj mówił, że miałby wtedy kłopoty z wytłumaczeniem dogmatu grzech pierworodny na przykład, ale nie wiem, czy państwa to interesuje, więc... Chciałbym zadać pytanie a propos sfer Dysona, mi się przypomniało. Pan Marek 2 lata temu, to było chyba tych trochę do rzeczywistości, wspominał taką gwiazdę KIT 8462852852. To jest ta, która ten spadek jasności jest tak potężny, że nie było pomysłów. Także nawet wtedy ta sfera Dysona była jako w cudzysłowie argument. Ale pytanie jest, czy są, jak wygląda to teraz, czy są jakieś naturalne, pojawiło się jakieś naturalne wyjaśnienie, bo wiem, że dużo wyjaśnień nie pasowało, łącznie z obłokiem komet. Ja na pewno zrozumiałem to pytanie, ale go nie usłyszałem z powodu pogłosu. Czy ktoś mógłby mi tak, szybko, Staszku na przykład, ty, jeśli usłyszałeś pytanie, powtórzyć? Tak. Ja myślę, że to zostało wyjaśnione, że te pociemnienia takie rzeczywiście bardzo głębokie były spowodowane nie sferą Dysona, jak popularna wieść głosiła, tylko rojami komet. To
To na pewno nie jest. Czyli Roy Comet to jest tak. Aktualne wyjaśnienie. Ja jestem przekonany, że to jest całkowicie wyjaśnione jako zjawisko zupełnie naturalne. Dziękuję bardzo. Ja bym jeszcze do tego Boga wrócił, bo Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo mentalnie, natomiast niekoniecznie cieleśnie, więc jakby kosmitów też mógł stworzyć. I pytanie, czy negowanie kosmitów ze względu na wiarę nie jest jakimś egocentryzmem? Tak jak kiedyś uważano, że czarni to nie są ludzie, tylko bardziej zwierzęta. Tyle. Rozumiem, że to jest do mnie pytanie i tak odpowiem. Po pierwsze, ja jak to kilka razy powiedziałem i powtórzę jeszcze raz, nie twierdzę, że nie ma kosmitów. Mówię tylko, powtarzając za Fermim, i dodając do tego pytania Fermiego, gdzie oni wszyscy są, wiedzę, którą solidną wiedzę zdobytą od pytania Fermiego do dzisiaj, twierdzę, że jeśli są, a być może są, to są na pewno bardzo nieliczni. Nie jest tak, że galaktyka jest pełna życia. To nie jest hipoteza, tylko to jest stwierdzenie faktu. O tym wiemy, że w galaktyce nie ma cywilizacji potężnie, technologicznie zaawansowanych. Ale wspomnę też, dlaczego kosmici byliby, nie mówię, że ich, wiem, że ich nie ma, mówię tylko i chcę odkryć tych kosmitów za pomocą tego triku z falami grawitacyjnymi. No oczywiście, gdybyśmy za pomocą Lizy odkryli taki sygnał, no to by było dla mnie świetnie, bo to jest solidna, mimo pozorów, naukowa hipoteza, która jest oparta na trudnych obliczeniach dotyczących fal grawitacyjnych. Ale powiem o moim niepokoju religijnym. Otóż w średniowieczu i później nieco uważano hipotezę wielu światów za herezję. Otóż jeden z biskupów Paryża, nie pamiętam, który i kiedy to dokładnie było, uznał za herezję pogląd, który by głosił, że nazywanie hipotezy wielu światów jest herezją, ponieważ Bóg, jak to pan powiedział, może stworzyć co chce i nie nam ludziom o tym myśleć. Ale mój niepokój nie tego dotyczy. Mój niepokój dotyczy zupełnie konkretnych teologicznych spraw, a mianowicie wiara to nie jest wiara abstrakcyjna, jakaś wiara w coś duchowego, co jest elementem rzeczywistości, tylko to jest konkretna wiara spisana w katechizmie Kościoła rzymskiego, na przykład w grubej książce. I ja nie tylko wierzę w Boga, ale wierzę w istnienie aniołów. Otóż nie aniołów abstrakcyjnych, tylko aniołów takich, o których pisał święty Tomasz, a jeszcze przedtem pseudo Dionizy Areopagita. My wiemy, jacy są aniołowie, jakie są zastępy i chóry anielskie i tak dalej. Otóż moje pytanie, czy niepokój jest taki. Odkryjemy kosmitów
I okaże się, że oni też wierzą w Boga i w aniołów, ale ich aniołowie są zupełnie inni. Co ja mam o tym myśleć? Czy oni mają swoich innych aniołów, czy też aniołowie żyjący w niebie z Bogiem, będącym jedynym pośrednikiem pomiędzy Bogiem a nami, a są jedyni, czy nie są jedyni? Nigdy nie widziałem, żeby ktokolwiek, jakikolwiek teolog na ten temat pisał. I to mnie niepokoi. To jest, bo w końcu odkryjemy tych kosmitów i wtedy będzie problem. Ja nie odważę się rozwiewać niepokojów pana profesora, ale chciałbym pokazać, jak kosmici bardzo ciekawie pobudzają teologię do myślenia i to myślę właśnie nowego myślenia. A propos aniołów, to jest prototyp, teologiczny prototyp pewnego typu kosmity, bo z kosmitami teologicznie jest taki problem. Na jakim oni stopniu relacji z Panem Bogiem są? Znaczy, wiadomo, że wszystkie stworzenia, wszystko co istnieje jest stworzone przez Pana Boga, aniołowie również jako stworzenia. Proszę zauważyć, że aniołowie w naszej teologii, w naszej wierze są jakby poza tą relacją, którą my mamy z Bogiem. My mamy tą sprecyzowaną relację właśnie potrzeby odkupienia, zbawienia. Pan Jezus nas odkupia i zbawia jednocześnie. Natomiast aniołowie mają inną relację. Dokładnie to w objawieniu nie jest, jest tylko jakby zaznaczone, wspomniane. Prawda? Nie, objawienie się tym nie zajmuje, bo dotyczy naszego zbawienia. Więc mamy odpowiedź, jeżeli kosmici byliby zupełnie jakby na innym poziomie, jakąś taką nadistotą, to mogliby mieć swoją relację tak, jak mają aniołowie i to by nie zaburzało myślę naszej wiary. Natomiast ciekawsze by było, gdyby oni byli w podobnej sytuacji do naszej. Prawda? To znaczy, gdyby to były istoty no też świadome, też właśnie rozumne, inteligentne właśnie, co to znaczy, czy rozsądne też, to jest myślę dobre pytanie. Czy inteligencja to jest taka chłodna rozumność, prawda, bezwzględna, nie mająca nic wspólnego na przykład z empatią, z miłosierdziem, czy rozumieć tą inteligencję istot szerzej. Co by było, gdyby oni byli tak inteligentni i tak dobrzy przy tym, żeby nie potrzebowali odkupienia, tak jak my potrzebujemy, bo my mamy, wiemy jacy jesteśmy, tkwimy w takiej degrengoladzie jednak moralno-naturalnej też, bo jesteśmy słabi i tak dalej. To wszystko jakby opisuje doktryna o grzechu pierworodnym, tą naszą sytuację i potrzebę odkupienia tłumaczy. Natomiast jednak zbawienie jest rozróżniane w teologii. My dążymy do zbawienia, odkupienie jest drogą. No dobrze, więc w związku z tym, jeżeli kosmici nie potrzebowaliby odkupienia, to też nie zaburzałoby nam naszej wiary, bo my wiemy, że my potrzebujemy, to jest dla nas istotne. Ale kosmici też by potrzebowali zbawienia, bo wiemy, że tym celem całego wszechświata jest nowa ziemia i nowe niebo. No tylko właśnie jak to rozumieć, to jest problem, ale to jest kwestia otwarta dla teologii. Nie wiem, czy coś rozjaśniłem, czy zaciemniłem, ale... Dziękuję za dyskusję, ale to jeszcze nie koniec naszego wieczoru. Dziękuję bardzo za dyskusję, za ciekawe spojrzenie.